Szanowni Państwo, jesteśmy dziś w Centrum Rehabilitacji i Sportu przy basenach zewnętrznych. Nad nami bezchmurne niebo, piękne słońce to znak, że najwyższy czas, aby pomyśleć o aktywnym wypoczynku na świeżym powietrzu i dlatego już od 8 czerwca zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty basenów zewnętrznych KRIS. Warto przyjść 8 czerwca i to jak najwcześniej, ponieważ dla pierwszych 100 osób wejście na basen będzie darmowe. Dyrekcja i pracownicy Mosir przygotowują rozmaite atrakcje. Zapewniam Państwa, że czas spędzony tutaj będzie naprawdę fajnym, aktywnym wypoczynkiem. Zapraszam Państwa serdecznie na nasze piękne obiekty. Basen otwarty Centrum Rehabilitacji i Sportu w Sanoku. Godziny otwarcia codziennie o 10, zamykamy się o 18, ale jak będzie ładna pogoda, to zawsze wydłużymy godziny otwarcia basenu. Zachęcam Państwa do uczestnictwa w zawodach siatkówki plażowej. 2-3 turnieje planujemy podczas tych wakacji dla amatorów i fanów siatkówki. Dla dzieciaków mamy atrakcje, oprócz oczywiście placu wodnego, przez 2 lub 3 tygodnie na naszym basenie będzie wodny plac zabaw. Dla wszystkich myślę, że dobra wiadomość, bo od tego roku będziemy mieć możliwość podgrzewania basenu zewnętrznego, ale to dopiero w momencie uruchomienia lodowiska. W ubiegłym tygodniu skończyliśmy inwestycję polegającą na odzysku ciepłej wody użytkowej, która będzie zasilała nasz duży pływacki basen. Co roku chcemy dokładać jakąś nową atrakcję, w tym roku właśnie food truck i podgrzana woda. W przyszłym roku chcemy poszerzyć plażę. Po zakończeniu sezonu właśnie letniego przystąpimy do prac właśnie poszerzenia ogrodzenia, przesuniemy boisko plażowe o kilkadziesiąt metrów do tyłu, tak żeby też tego miejsca właśnie na plażowanie było dla Was jak najwięcej. Jesteśmy gotowi, badania wody są perfekcyjne, czekamy tylko na pogodę i tu jest ważna informacja, czasem pogoda będzie niepewna, czasem będzie pochmurno, czasem może padać deszcz. Śledźcie naszą stronę facebookową czy też Instagrama Mosiru, tam będą podawane informacje. Serdecznie Państwa zapraszam. Mnie wypada tylko życzyć Państwu słonecznej pogody, udanego wypoczynku i wiele radości.